Widzowie, szybko włączyłem nagrywanie, ponieważ Nubek do mnie przyszedł z nienacka i powiedział, że ma coś do powiedzenia, więc ja już mam nagrywanie. Jeżeli coś, cokolwiek chciałeś mówić, to teraz właśnie możesz to zrobić, słuchaj, teraz. Ja nie wiem, jak mam to powiedzieć. Co, jak nie wiesz, jak masz powiedzieć, co? Nie chcę cię okraść, nie rób mi nic. Ja nie chcę już, nie chcę się bić. Nie, to mnie denerwuje wszystko. Mam jedną rzecz dla ciebie. Co, diamenty? Ja... Ale to jak dla mnie? Słuchaj, ja pamiętam, jak wczoraj przychodziłeś o sojusz i sobie to nie wyszło dobrze, dlatego muszę cię wyprosić. Czekaj, bo to... chodź, proszę, Pojan, dla ciebie, proszę. Ja nie chcę, już nie chcę naprawdę. Po prostu przyszedłem, żeby mieć sojusz i żeby nie było tego czerwonego tego, o, jak to się mówi? Ale czekaj, czy naprawdę chcesz sojusz? Słuchaj, no, powiem ci tak, wkopałeś mnie. Nubek, to wszystko zaczęło się od tego, że ty mnie wkopałeś o zniszczenie domku Paliona i Palion właśnie, przez poczekaj, to mnie poczekaj. Nienawidzi. Jak ty mogłeś coś takiego zrobić? No ale ja, no bo słuchaj, to jest długa historia, muszę się... dla ciebie, proszę. Chciałem tylko powiedzieć, ale ty że mi, jest... ja nie chcę twoich diamentów, proszę. Słuchaj, ja nie chcę. Słuchaj, Nubek. Bo ty musisz przyznać się Palionowi, że to nie ja zniszczyłem jego domek. Musisz to zrobić, wtedy może będziemy mieć sojusz. A skąd wiesz ty, że to ja, niby? Nie powiedziałem, że to ty, tylko musisz powiedzieć, że to nie ja, bo skąd wiesz, że to ja? Dobra, poczekaj, Pojan, bo ja ogólnie wy byliście najlepszymi kumplami, prawda? No, a przez ciebie już nie jesteśmy. Gamoniu. No bo ale poczekaj, zacznijmy od początku. Ja nie byłem z tobą najlepszym kumplem i z Palionem. No nie, ale się kolegowaliśmy. No widzisz, a ja chciałem mieć naprawdę przyjaciela. Naprawdę chciałem, żeby to dobrze wyglądało. Przepraszam, ja zniszczyłem ten domek. Ale po prostu chciałem, żebyśmy byli teraz kolegami z Panionem na przykład i żebym naprawdę miał kolegę, a ja sam byłem. I zawsze razem, a ja nie. I przyznałeś się, że zniszczyłeś domek Paliona. Tak, ode mnie się zaczęło to wszystko, przepraszam za straty, będę musiał odpracować wszystko. Odpracuję, oddam wszystko, przepraszam, idę to powiedzieć Panionowi. Idę. Idziesz powiedzieć do Panionowi? Jak trzeba będzie, to się wyprowadzę za mur tam, jak trzeba będzie. Ale czemu tam zniszczyłeś jego dom? Dlaczego? Tobie odbiło od subskrypcji, Nubek, pamiętasz to? Też. Tak, suby! Ale ja po prostu chciałem, żeby przeciwko tobie był, a wtedy powiedziałby Nubek, tak, bądźmy kolegami, bo Pojan jest fałszywy. A tak naprawdę źle to doszło, bo nie, teraz dopiero zacząłem myśleć i suby i w ogóle, no nie wiem, nie powinienem być tak zrobić. No nie powinieneś tak robić, Nubek. I wiesz co? I teraz idziemy do Paliona i to wszystko powiesz Palionowi, żebyśmy... Ale poczekaj! Żeby on zrozumiał, że ja nie jestem tym, który zniszczył jego domek. I wtedy będę miał sojusz znowu z Palionem. Ale poczekaj, bo ja się przyznałem, nie bądź na mnie zły, naprawdę! Nie chcę, bo ty doksycy na mnie, nie chcę. No ale Nubek, ty mi zrobiłeś tyle niedobrych rzeczy. Tobie odwaliło od subskrypcji, tobie trzeba kanał usunąć. To co, usuwamy tobie kanał? Nie wiem, ja mogę odejść tam. Gdzie ma odejść chcesz? Zrobić sobie domek na przykład tam za Pojanowicami i żyć sobie. I nie będę wam w ogóle przychodził, bo zrobiłem źle. Dobra, wiesz co, wiem, że zrobiłeś źle, ale jesteś młody, mały i głupiutki, więc ja tobie jeszcze jestem w stanie wybaczyć, ale... Ale nie wiem, co na to Palion. Chodź, idziemy zobaczyć się... Ale ja się boję, nie, Pojan! Co? Ja nie, no musisz, prawda już wyszła na jaw. Ja się boję, poczekaj! Musisz, prawda wyszła na jaw. Ale będzie dobrze, czy nie będzie? No, Paliona się spytamy, zobaczymy. No, a jak ty myślisz, bo ty go znasz, ja nie chcę, ja jednak nie chcę tak, ja przepraszam, źle zrobiłem. No narobiłeś dużo głupot, tak ale będę. Ty jesteś młody, mały i bardzo głupiutki, to już wiemy na pewno, bo na przykład nie wiem, ile to jest 2 plus 2, wiesz nadal? Tak. Ile? Tak. Co, powiedz jeszcze? 6. 6? Tak. No właśnie. Więc co? Będziemy musieli pomyśleć nad jakąś karą dla ciebie, ale najpierw chcę zobaczyć, czy Palion, co Palion o tym myśli. Chodźmy. Ojeju, no nie mogę, no. No musi znać prawdę, on z tobą był w sojuszu i nas zabijał, ale, mnie poczekaj, i Katy milion razy. To co, już nie będzie ze mną mieszkał? No pewnie będzie swój dom chciał budować i mam nadzieję, że nikt go nie zniszczy tego z jego domu. Nie! Będę sam mieszkać. Przecież każdy sam mieszka, przez ciebie tylko się połączyliśmy. Ja się bałem samemu mieszkać, może co?
No to weź sobie włącz jakąś latarkę w nocy, żebyś widział o północy. Dobra, idziemy do Paliona i to mu wszystko powiesz. Ała, co to mnie walnęło? No poczekaj, poczekaj. Co? Mogę mu sam powiedzieć, a ty będziesz się patrzył? Dobra. Co powiedzieć? O, cześć Panion, ops, o, co tu robi Wojan? Nie! Palion! Nie, Palion! Ja tu tylko przyszedłem. No my co ty knujesz znowu? Czekaj, Panion! Czy ty jesteś w sojuszu z Wojanem? Czemu nie, nie jestem w sojuszu, poczekaj. Nubek ma ci coś po prostu do powiedzenia, Palion. Mierdzi mi tu tłustym ogórkiem! Dobra, chodźcie na górę do siedzenia! Ja wam powiem, muszę powiedzieć. Dobra, chodźmy sobie, siupnijmy. Ale Palion, no naprawdę usiądź, zapraszasz Wojana tu? Co tu się dzieje? Spokojnie, Uwaga, Palion, zaraz się wszystko wyjaśni. Nie! Palion, ty się lampisz? Dobra, wiesz co? Boks, trzymaj mnie, bo nie wytrzymam! Nie, Palion, ja aż mnie to nawet bawi, wiesz co, mi się nawet już nie chce odpowiadać, bo ja już znam prawdę i ja wiem, że będziemy znowu się przyjaźnić. Jaką prawdę? Będziemy znowu się przyjaźnić, zobaczysz, tylko usłysz tą prawdę. Jaką prawdę? Palion, zacznijmy od początku. Co ci się stało, że tak zaczęła się wojna? Co? No dom mi zniszczył Wojan, nie? Co jest taka cisza? Nubek, no, mów Panion, dalej. Panion, problem jest. Jaki? To ja zrobiłem. Czemu go zmusiłeś do tego? Co? Nic nie zmusiłem go do niczego, nawet przy sobie ja nie mogę, ty go chyba torturowałeś, Nubek, wszystko jest okej? Okay? Mrugnij oczami, jak jest okej. Okay. Nie mruga! Ale bo nie może mrugać. Nie, jak to nie może? No nie mruga, no widzisz. Ty po prostu, Panion, nie chcesz uwierzyć w prawdę. Pokaż palcami dwa, jeśli jest ciężko. A jednak nie jest ciężko. Widzisz, Palion, on to zrobił, nie ja. Od całego początku byłem oba pomawiany. Ale nie, serio nie jesteś zmuszony do tego na pewno, Nubek? Nie, Panion, słuchaj, bo ja chciałem, bo po prostu wy byliście najlepszymi kumplami, ja nie byłem własnym kumplem, wy się razem zadawaliście, ja nie, i chciałem mieć przyjaciela, wybrałem ciebie, upożelowałem to, że zniszczyłem domek, no i Pojana miał wojnę z nami. A ty zamieszkałeś ze mną i byliśmy najlepszymi kumplami do dzisiaj, ale teraz muszę iść do Blanala, bo będziecie na mnie źli. Przepraszam, Panion. Nie idź jeszcze, Nubek, nie idź jeszcze. Idę, nie znajdziecie mnie. Jak chcecie mnie szukać, to gdzieś pod Ditem, ale teraz idę. Widzisz to, co on robi? Panion, co to się odwala? Nie no, proszę wszystkich o spokój. Nubek, wróć, bo to jest już za dużo. Nubek, wróć, jeśli chcesz z nami sojusz. Pomocy! Palion, chyba trzeba pomóc temu dupkowi. Dobra, chodź, idziemy mu pomóc. On jest dziś w domu, co ja mu będę pomagał? Przez cały czas mnie oszukiwał? Au! O nie, ja mam ciągle ten miecz, ostrość 1000. Ja wiem, że nie powinienem go używać, ale wiecie, że mnie zmusiliście do tego. 50 razy mnie zabiliście, nie miałem. Pomóżcie! Dobra! Wróćmy! Wracaj do Wojanowic, Nubek, tutaj jest niebezpiecznie. Dobrze, dziękuję. Widzisz, jakie Wojanowice są bezpieczne? Aaaa! Zapomnieliście o mnie. Dobra. Przepraszam. Dobra. Dobra, no i... Jednak nie chcę mi. Widzisz, Palion, to nie byłem ja. To wszystko było upozorowane. Nie, naprawdę, ja coś... To coś mi śmierdzi strasznym. Odbiło mi, przepraszam. Palion, zobacz. Nawet mam twoją rzecz, mam twoją łopatewkę. Proszę, łopatewka. Łopatewka. Łopatewka odzyskana. Ej! Czemu niszczysz moją łepetynę? No nie, bo byłeś powieszony na dircie, już nie jesteś. Aaa, to było powieszenie mnie na dircie? Ej, no nie, Nubek! Kto to zrobił? Gdzie jest Nubek? Nubek znowu ma depresję, słuchaj, Nubek! No, ale Nubek, czemu ty mi zniszczyłeś dom? Po co? Po jakiego grzyba? On mówi, że chciał mieć po prostu przyjaciela, bo był sam, czy coś takiego. Ale wiesz, że Nubek wszystko... Gdzie ty jesteś? O! Wszystko zaczęło się od tego, że ci odwaliło od subskrypcji, wiesz o tym? Powiedz nam teraz, tutaj, tu na miejscu, czy ty nadal jesteś taki opętany na punkcie subskrypcji? Czy nadal chcesz... jesteś tak powalony? Przepraszam, że nagrałem blamę na was. Już nie chcę. To wszystko przez YouTube'a. Wszystko tak. Po prostu miałem piękny dom. On jest mały i głupi. On jest mały i głupi, mały głupek. I on po prostu dał się ponieść ilości subskrypcji i to go przytłoczyło. Przytłoczyło go tego małego dzbana. Ja...
Ja miałem taki dom, on miał taką historię, on już Palion, odbudujemy go i zrobimy dwa razy piękniejszy i większy, zobaczysz. Będzie zielona willa, co ty na to, zielona willa. Dobra, no mi to pasi. Ale Nubek, ja muszę mogę pleskać z kimś plosem. Ale Nubek, nie wiem, co robimy z nim. Taki pokój mały, będę mieć plosy, no nie, ja nie chcę. Ja nie chciałem od początku jakiejś wojny i nie chce mi się w ogóle, chodź zobaczyć tę inną bazę. O, no, stary, nie chcę cię. Nie chcę cię zasmucać, ale ja już ją widziałem. Okej, okay, nieważne. Mamy swoje sposoby, nie, prawda? Niszczymy wszystko. Pora ją zniszczyć, jak każdy ją widział. Przepraszam, naprawdę. Nie chciałem, żeby tak to wyglądało. Nie chciałem, ale to się posunęło za daleko. Wojna, muly i wojny. Nie potrafię tak żyć. Nubek. Trzeba być pokój. Ale to powiedz jeszcze raz tutaj. Musisz nam to dokładnie, jasno stwierdzić. Czy ty już ogarnąłeś się z tymi subskrypcjami YouTube'em, już nie będziesz odwalał? Tak, na pewno tak. Nie wiem, zawahał się Palion, to dla mnie troszeczkę było nieprawdziwe. No nie wiem, ja powinienem go zabić w ogóle, nie rozmawiać, ale... Zawahałeś, ja już nic nie chcę i... Palion, nie bądź na mnie zły! Ten dom już był dawno zniszczony, i tak będę zły na ciebie, ale zobaczę. No nie, no Palion zrozum mnie! Słuchajcie, trzeba zrobić ankietę wśród widzów. Widzowie muszą zdecydować, czy wywalamy Nubka z Wojanowic, czy Nubek zostaje na Wojanowicach. Ale Nubek, proszę, musisz... Najpierw musisz zapewnić, bo nie zapewniłeś nas z takim 100% pewnością. Już, dam wam naprawdę dużo procent. O kurczę, daje nam całego swojego dirta. Przepraszam. To czysty prowiant. Trzymaj to. To dla niego bardzo dużo znaczyło. Źle zrobiłem, ja chcę drugą szansę w plosę. Czy dajemy mu drugą szansę, widzowie? Czy zostawiamy Nubka na Wojanowicach i dajemy mu drugą szansę? Czy będzie wojna? Nie, na początku Nubek. Będziesz nam musiał pokazać, jak niszczyłeś domek Paliona. Musimy znać przebieg tych wydarzeń. Nie chcę do tego wracać. Obaj to musimy było chole. Czułem się inaczej, naprawdę. Jak się czułeś? Właśnie powiedz, co wtedy czułeś, jak niszczyłeś domek Paliona? Nie było ci przykro, nie wiem, nie? No właśnie, nie czułeś, że to zniszczy naszą przyjaźń? Nie czułem przykro, bo wtedy ja pojawiłem się jako bohater i pomogłem ci i przyniosłem cię do mojego domu, żebyś ze mną mieszkał. On był naprawdę mocno świrnięty. I będziemy razem nagrywać piosenki i nagramy razem piosenkę. Dobra, ale to wiecie co? Spójrzcie, co zrobiliśmy z Wojanowicami. Ogromny mur, który dzieli nas teraz. Ten mur. Tak. Tyle roboty. Trzeba będzie go zniszczyć. Zróbmy sobie zdjęcie. Nie, to... Zapowodzeni jesteśmy, proszę. Za zdjęcie. Tak. Dobra, to wiesz co, Nubek, no Kati teraz poszła akurat spać, więc nie ma jej tutaj, ale Kati też będziesz musiał przeprosić, bo 50 razy ją biłeś normalnie, atakowałeś. Ona mnie biła, przepraszam. Ale myślisz, że dlaczego, bo odwalałeś, musisz, Kati też będziesz musiał przeprosić, zobaczysz. Zobaczysz. Dobrze. Idę mieszkać na polach. Dobra, czekaj, zobaczymy, czekaj. Zobaczymy, co widzowie powiedzą. No właśnie, Palion, słuchaj, on już poszedł sobie. Co ty myślisz o tym? Czy on powinien zostać w takiej sytuacji na Wojanowicach, czy powinniśmy go wywalić chociaż na sekundę, żeby się zastanowić? Nie, no dużo też nam pomógł, był śmieszny. Mnie denerwuje ta sytuacja, zabiłem go nieraz, ale ja już nie chcę tu wojny, ja chcę, żeby tu wszystko było w porządku jak najbardziej. Ale żeby nie okazało się, że on zaraz zrobi znowu coś takiego i znowu będzie mieć wojnę. No to jeśli zrobi znowu coś takiego, no to dostaje kika! No... Tylko żeby wtedy już nie było za późno, że się totalnie podzielimy. A on, widzisz, bo jakbyś się nie dowiedział, że to nie on, nie ja zniszczyłem tą bazę twoją, to co by było? Co by było? Dobra, dalej ale byłaby teraz, wojna. Teraz już będę wiedział, że ty mi nic nie zniszczysz. No, no chyba, że na pranka, ale to wtedy będzie film u mnie na kanale, nie? I to na pewno tak, nie taki mocny. To jest, wtedy jest dowód, ale... No nie, nie, dobra, widzowie. Musimy zdecydować, czy Nubek ma zostać w szeregach Wojanowic, złamał wszystkie prawa Wojanowica, Wojanowiczana, wszystkie, które się zobowiązywał, o których mu mówiliśmy w momencie, w którym go chrzciliśmy na Wojanowiczana, wszystkie złamał te prawa. I teraz pytanie, czy odbieramy mu tytuł Wojanowiczana i wyrzucamy z Wojanowic,
czy ma zostać. Zastanówcie się. Tak, piszcie w komentarzach, czekamy na wasze komentarze i wydaje mi się, że będzie czeka go rozprawa sądowa, w której wybierzemy komentarze widzów, które są za i przeciw i podejmiemy tam decyzję. No właśnie, subskrybujcie. Do juterka, do futerka, do dobrego zobaczenia. Dobrego dnia, pozytywności wam życzymy, pa pa.